No i kto taki zadowolony? Woda jak woda. Ale tu jeszcze nie byliśmy. Rzeka Żylica, major ją zna. Ja też, choćby po tych śliskich kamieniach. Ale tam za niedługo wpada do jeziora. Jeszcze nie byliśmy. A, tu jest nawet głęboko. Także major poznaje nową wodną miejscówkę. Ej, nawet tu może pływać, no proszę. Niewiele jest takich miejsc w rzekach w pobliżu, gdzie on może sobie pływać. To przecież są zbyt płytkie. Mycie soczewki. Zadowolony. Wodny chodnik. On to lubi. Kamienie w wodzie, kamienie na brzegu, wszędzie kamienie. Jeśli tam pójdziemy, trafimy do jeziora. To dawaj. Jak ja cię teraz wyjmę z tej wody? Jak będziemy kończyć zabawę? Spójrzcie tylko na tą psią radość z powodu dużej ilości wody. Bardzo dobrze. O, patyki, nie tylko kamień do wody. Taki zadowolony. Jak wesoły. Dajcie tylko trochę wody, gdy jest gorąco. Jest naprawdę piękny dzień. Piękny, ciepły dzień. Idealny, żeby zmoczyć się. Najczęściej jest tu więcej ludzi, a dzisiaj pusto. Dziwne. Widocznie wszyscy pojechali na wakacje na domowe. To jedyne 700 do 800 km od naszego miejsca zamieszkania. Zależy, w które miejsce się jeździ. No. Także major w końcu sprawdza to miejsce. Teraz już mu jezioro niepotrzebne. A przy okazji najszersza część rzeki, jaką do tej pory widzi. Albo raczej w której jest. Bo do tej pory to wszystko to raczej wąskie koryta tutaj są. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym okrym razem. Na razie. Thank you.